Środa, 22 dzień czerwca, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, a w nim, co kryją podziemia w Kamiennej Górze? Może będzie coś ciekawszego niż Wałbrzychu. Zobaczymy. O gali mistrzów sportu. A najlepsi z nich reprezentowali nas w finałach strefy jeleniogórskiej oraz w finałach dolnośląskich. A na zakończenie powiemy o jubileuszu orkiestry Dętej. Jest w orkiestrach Dętych taka siła. Pierwsze badania georadarem wskazują na to, że w Kamiennej Górze najprawdopodobniej znajduje się obiekt podziemny, który do tej pory nie był oznaczony na mapie podziemi. Na początku roku 2016 pojawiły się informacje o rzekomym niezidentyfikowanym podziemnym obiekcie, który zlokalizowany jest na terenie Kamiennej Góry. Od tego czasu miejscy urzędnicy, którzy otrzymali zgłoszenie o znalezisku, rozpoczęli procedury związane ze sprawdzaniem tej informacji. Są inne podziemia i ponoć coś jest, prawda? I tutaj takie działania żeśmy podjęli, działania geologiczne przez grupę wyspecjalizowanych osób zostały zrobione. Coś jest na rzeczy, mogę tak dzisiaj powiedzieć, ale żeby przystąpić do już takich dogłębnych, otwartych działań, musimy podjąć też działania formalno-prawne. W związku z tym one są dzisiaj czynione, czyli chcemy uzyskać stosowne pozwolenia od instytucji, które są do tego upoważnione i to w tej chwili czynimy. Zawieramy takie porozumienia, uzyskujemy zgody. Lada moment ten cykl zakończymy, no i wtedy przystąpimy do tego, co najbardziej jest interesujące, czyli do grzebania w ziemi, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście coś jest. Z takich wstępnych wyników badań wynika, że coś jest, a co, to się lada moment okaże. Myślę, że razem z Państwa telewizją będziemy to śledzić na bieżąco i zobaczymy, może będzie coś ciekawszego niż Wałbrzychu. Zobaczymy. W ciągu najbliższych tygodni wszystkie pozwolenia dotyczące inwazyjnych metod sprawdzania znaleziska mają zostać wydane. Wtedy to urzędnicy z Miejskiego Magistratu rozpoczną eksplorację oraz działania promocyjne skrojone na miarę tych, jakie przeprowadzone zostały w Wałbrzychu po zgłoszeniu znaleziska na 65. kilometrze linii kolejowej Wrocław-Wałbrzych, czyli Złotego Pociągu. Każda promocja każdego miasta jest dobra, ponieważ to pozwala, miasto jest bardziej znane, do miasta napływają ludzie, to są pieniądze, czasami napływają firmy, to są też pieniądze dla mieszkańców, więc dzisiaj wszyscy jak potrafią, promują własne miasta i my też to czynimy. Świetnie nas promują podziemia, świetnie nas promuje muzeum, również imprezy typu Arado, nawet Dni Kamiennej Góry, które w tym roku wiele osób z zewnątrz gościły. To się wszystko dzieje w otoczeniu. Oczywiście mamy jeszcze klasztor w Krzeszowie, mamy Zamek Książ i to się wpisuje w pewną całość. I tą całość próbujemy wszyscy na różne sposoby sprzedawać. My wspólnie z Książem i kilkoma innymi gminami też napisaliśmy wniosek o dofinansowanie różnych targów, nie targów, w których chcemy uczestniczyć, bo trzeba własne miasta promować, jeśli chcemy iść do przodu, jeśli chcemy się rozwijać, bo to nie tylko pieniądze unijne, o które się staramy, ale również przepływ ludzi i tak dalej, i tak dalej. Także że myślę, że takie działania jak Wałbrzych miał Złoty Pociąg, a my dzisiaj próbujemy tutaj też pokazać, że u nas coś jest. Myślę, że to wszystko nakręca tak zwaną koniunkturę. Żyjemy w takich czasach i musimy z tych metod też korzystać. Pamiątkowe statuetki, medale oraz dyplomy odebrali młodzi sportowcy z terenu powiatu kamiennogórskiego podczas kolejnej edycji Gali Mistrzów Sportu. Wśród utalentowanej sportowo młodzieży 100 osób podczas roku szkolnego 2015-2016 osiągnęły wybitne sukcesy. Około 300 uczniów szkół z terenu powiatu kamiennogórskiego otrzymało wyróżnienia podczas gali, która odbyła się w miniony poniedziałek w Kamiennogórskim Centrum Kultury. Wśród wyróżnionych osób byli reprezentanci wielu dyscyplin sportowych. Oprócz piłki siatkowej, którą od lat wiadujemy na arenie Dolnego Śląska i na zawodach strefowych, jest też unihokej, który od pewnego czasu jesteśmy właśnie w pierwszej trójce na finale dolnośląskim i drugi rok z rzędu reprezentujemy nasz powiat na zawodach ogólnopolskich. Uważam, że jest to ogromny sukces. Taką kolejną dyscypliną jest narciarstwo zjazdowe, gdzie narciarze pod opiekunem pana Sławomira Stańca również znajdują się w czołówce Dolnego Śląska. Narciarze biegowi, którzy pod opieką pana Artura Bocka również znajdują się w pierwszej trójce naszego województwa dolnośląskiego. Uważam, że jest to ogromny sukces dla naszego powiatu.
Na sukcesy sportowe pracowały całe drużyny ze wszystkich gmin, podkreśla z dumą Katarzyna Bandyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu w Kamiennej Górze. Zarówno gmina Kamienna Góra, jak i miasto Kamienna Góra, jak i gmina, miasto i gmina Lubawka. Można ich było, reprezentantów tych gmin można było zobaczyć u nas dzisiaj na podsumowaniu. No niestety od pewnego czasu gminy Marciszów u nas nie ma, a jeżeli jest, to tylko w nielicznych dyscyplinach sportowych. Wielu sukcesów młodzi sportowcy by nie osiągnęli, gdyby nie wytężona praca osób zaangażowanych w szlifowanie umiejętności. Są to nauczyciele, wiadomo, dyrektorzy szkół, którzy wspierają działania swoich nauczycieli wychowania fizycznego, młodzież, a przede wszystkim rodzice, którzy od małego, można powiedzieć, ukierunkowują swoje najmłodsze swoje dziecko właśnie w stronę aktywności fizycznej. Od 70 lat istnieje Orkiestra Dęta w Lubawce. Dziś trudno sobie wyobrazić większość obchodzonych w gminie świąt bez udziału jej muzyków. Na uroczystości jubileuszowe, które odbyły się w zeszły weekend, zostali zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych miejscowości, którzy wzięli udział w festiwalu orkiestr dętych. Przyjechały dwie czeskie orkiestry, teraz jedna właśnie słyszymy, jak gra orkiestra Krakonoszka z Trutnowa i przyjechała też orkiestra z Czerwonego Kostelca. I są jeszcze trzy polskie orkiestry, to reprezentacyjna orkiestra dęta z Olszyny, miejska orkiestra dęta z Dzierżoniowa i strażacka orkiestra dęta z Kwielic. Najczęściej do tej pory współpracowałem z tą orkiestrą czeską, z Krakonoszką, bo oni już są czwarty raz u nas, my u nich też bywamy. No i dwa razy byłem na festiwalu w Olszynie, tam jest też międzynarodowy festiwal i orkiestra też była u mnie z Olszyny, a te pozostałe orkiestry pierwszy raz. Od godzin popołudniowych w całym mieście można było usłyszeć dźwięki instrumentów dętych. Główne uroczystości związane z obchodami 70-lecia orkiestry z Lubawki rozpoczęły się około godziny 15 w Parku Watra od wręczenia odznaczeń oraz podziękowań uczestnikom uroczystości. Jest w orkiestrach dętych taka siła. Dzisiaj piękny jubileusz, 70 lat orkiestry dętej. Drogi Rysiu, kapelmistrzu orkiestry dętej, na twoje ręce chciałbym złożyć ten kawerton i podziękowania. Nawet wiem, że nie wyobrażam sobie, żeby ta orkiestra miała przestać istnieć, żeby tej orkiestry miało nie być, żeby jej miało nie być na powiatowym dniu strażaka. Szanowni Państwo, sami wiemy, czy w kościele, jak jest msza i orkiestra dęta zagra, to serce się unosi i raduje. Na początku pochodu strażackiego idzie orkiestra dęta, samochody, ludzie wychodzą na ulicę, patrzą i radują się, że mają takich strażaków i taką orkiestrę. Dlatego, drogi jubilacie, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Życzę Ci wszystkiego najlepszego i całej orkiestrze. Myślę, że tak jak tutaj powiedział Pan Prezes, będzie służył jeszcze 100 lat. Spotkamy się na stulecie. Dziękuję Ci. Czyni ten. Po oficjalnej części wszystkie orkiestry zagrały wspólnie dwa utwory, po których kolejno każdy zespół bawił publiczność do godziny 19. Podczas uroczystości dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury poinformował, że Ryszard Migdalski po 30 latach zrezygnował z prowadzenia orkiestry dętej z Lubawki. Orkiestrę przejąłem w takim małym rozpadzie 30 lat temu. No i pierwszy raz to robiłem, także wcześniej w tej orkiestrze grałem. No ale to nie jest to granie, co prowadzenie. No ale później kursy pewne i podnoszenie kwalifikacji dało to, że się udało tą orkiestrę prowadzić przez 30 lat. Jak mówi Ryszard Migdalski, aby prowadzić orkiestrę, trzeba mieć przede wszystkim dobry słuch i zgrany zespół. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.